Witam was widzowie. Widzicie, zaczynamy. Co zaczynamy? Zaczynamy kosić. Bierzemy. Miałem wyjeżdżać w południe, bo pogoda dzisiaj taka deszczowa była. Przez nas popadało 15 i zaczęło padać przed 12. Dopadało do godziny prawie 15. Ja się przygotowałem już wcześniej na wyjazd. A tu co, kaszana. Mamy całą paczkę naostrzonych noży, ten naostrzyłem. Tapet niech się grzeje. Jedziemy trochę powalczyć. Godzina 16. Popadało, odmoczyło. Będzie się teraz goliło fajnie. O. Dobra. Nałożę noże sobie. Opa, wszystkie naostrzyłem fest. Tak naprawdę fest, że fest. O. Nie ostrzyłem żadną fałkę ani nic, tylko tak jak należy, tak jak ktoś mi kiedyś poinstruował w komentarzu, że noże na fałkę się nie ostrzy, bo się szybciej zużywają. No i tak zrobiłem, że naostrzyłem tak jak należy. Możesz ty. Chodź tu, dziadu. Zobaczymy, jak będzie szło. Jak to będzie szło dzisiaj? Łąka mokra, wszystko mokre, to powinno być przyjemnie. Przyjemnie powinno iść to. No. Zakładamy. No, strzone noże. Noże jest trochę. Przebraliśmy z wujkiem kiedyś. Co lepsze. To co lepsze. Poszło na. Siarca, reszta jest zostawiona. Reszta jest wyrzucona po prostu gdzieś tam zależy. Całą paczuszkę mam naostrzony. I tak. Dobra. Opa. Tanken. Opa. Bańka. Czwarta maska to rzegocze. Jesteśmy na terenie. Będzie koszenia, ale upa. Elegancko, wilgoć. Mokro. Bardzo dobrze. Se muszę jeszcze skręcić łańcuchy. Dobra. Delikatnie. To jest ciężar. O, elegancko. Elegancko. Niech tak będzie. No nic nie widać. Będę musiał sobie rozkręcić śrubę odpowiednio. Skręcić łańcuchy. Pierwsze duże golenie w tym roku.
Mateusza zaczynamy się na kosy w sobotę. Jak dobrze pójdzie. Żeby szybko skończyć, bo jest inny temat do roboty. Także bądźcie cierpliwi, a nie pożałujecie. Dobra. Kawałek. Trzeba z tej wańki wcisnąć. O! O, tak. I teraz jeszcze tu. No kurde. Najpierw od tej strony zapniemy go. Dobra. Teraz od tej. Dobra. Kręcamy łańcuchy, żeby osiara nie pływała. Okej. Okej. Dobra. Jak to się prezentuje? Trochę za bardzo. Rozkładać się trzeba. Wszystko na tip-top ustawić. Aby problemu nie było. Okej. Dobra. No to co? Zaczynamy to zamieszanie. Przejedziemy sobie jeszcze. A, wałek jest włączony na jazdę. Dobra. Gdzie ten mostek się tu kończy? Jak byłem mały, miałem chyba 6 lat, to laliśmy ten mostek z wujkiem. Przeszuramy i zaczynamy. Dobra. Trawa już ogromna. Półtorej motogodziny nabite. Kurde, nie mówcie. Zobaczmy, kropa zalana elegancko. Ale syf. Zdejmiemy filtry, sprawdzimy, co go boli. Ojejku. To się nieźle zaczyna. Goleniem. Ja to mam szczęście.
Tego filtra się nie da otworzyć niestety. Filtron strasznie zabity jest. Strasznie zabity jest tym. Jakimś kurna chwastem. Skąd to się wzięła ta trawa taka? Ożysz, mordę. Cóż to się dzieje? Tego wziąłem tą bluzę. Rzeczy. Fu. Dobra. Dobra, teraz leć. Dobra. Ja się napełnia filtr. Mam nadzieję, że będzie szło. Skąd tam tyle papuchów w tym? To ja nie wiem. Dobra. No ale śrubokręty mam. No nic, trzeba się pomordować tym. Dobra. Przepompujemy. Mam pecha do tej łąki tu. No tam pecha do tej łąki. Ale pasku zarosło.
tyłek boli, widzowie, powiem wam. No, nie wiem ile godzin, ile czasu koszenia, bo nie sprawdzałem jak zwykle, kiedy wyjeżdżałem. 18. No to, żeby was nie skłamać, to 16:30, półtorej godziny. I zajrzymy sobie do noży. No, noże już swoje przelatały, także im starczy. Trzeba przełożyć ją w drugą stronę. No. Przełożymy je na drugą stronę. O. Ale się za... prawy nawchodziło. Tam niżej za górką to taka woda, że... dajcie spokój. Od razu się nóż trafił. Ale kosiareczka goli luksus. Zmienimy sobie, bo już widzę, że słabo docina. Słabo docina i trzeba zrobić zamiankę. O kurwa, co jest? Nóż się zbananował. Dobra. Dobra. Tu jest odrypane. Nie lubię, jesteś jest tak zużyty ten bęben, to miał strzał w kamienia. Widzicie? No, z tym uparta. To jest los. Dobra. Pamiątka będzie. Jak to nóż się przekręcił na drugą stronę. I tak, wyjmujemy paczuszkę naszą wszystkimi ojechanymi nożami. Bierzemy tego i idziemy dalej. Mam nadzieję, że para noży starczy na tę łąkę. Już jest, można powiedzieć, połowa może skoszona. Mam uchwyt, jeszcze na uchwytach farba jest. A już przecież trzeci sezon lata to. W polskiej kosiarce jednak to rozwiązanie z tymi jest lepsze według mnie. Podstawiasz cię i już. To też jest dobre, tylko że jak są wyrobione te bębny wyślizganej, jest problem. Dobra, siedzi jak kosiara. Ale się nie nagrzał jeszcze. Mnie chociaż dupa odpoczęła trochę, bo trzaska się tę łąkę. Dobra, słoneczko wyszło. Słoneczko wyszło, także co? Lecimy dalej. Wymiana noży. Tutaj jeszcze skręcić łańcuch, bo mi się rozkręcił.
trochę na kostki. Teraz będzie to. Gorąco mi się zrobiło. Słoneczko wyszło. Na takich warunkach to aż chce się golić, nie? I jedziemy. Te sadaweczki wziąłem, jedno do ucha. Muzyczka leci. Aż chce się golić. Powoli ubywa pola. Już parę przejazdów zostało zrobione. Brakło? To jest, znowu śmieci za sztucznym filtrze. Tylko biorę kamerę, to już jest problem. Niemożliwe, że spalił kurna 25 litrów.
tutaj ten pasek i od granicy odsiedz i będzie wszystko. I zrobię wam odcinek, jeszcze dzisiaj go ujrzycie. To jest mostek, jeszcze dzisiaj go ujrzycie, jak będzie opublikowany. Kamera na głowie. Ja przejeżdżam sobie przez mostek. Dobra, jest. I kręcimy dziada. Jest 27 stopni w cieniu, ale mówię do końca, bo ma być burza za 2 godziny, 2-3 godziny. A wieczorem chciałem jechać w drugą łąkę. Fajnie wygląda, a tu jak ten dół wygląda fajnie. To powiem wam, że normalnie jakby to zbierać wszystko, to myślę, że 15-20 przyczep stacha by było, nie? Jest taka trawa. Dobra. Zjeżdżamy tam na dół. Zjeżdżamy na dół i kosimy tam pod stodołą. No i skończone. Całe tamto pole. Tu wykosiliśmy ile się dało, tam w dół nie wjeżdżałem, bo jest woda stoi, nie chce się zakopać i skosi się za 2 tygodnie. No i tak to wygląda. Po robocie. Składamy sprzęta i co? Widzimy się w następnym odcinku. W niedzielę. Czekajcie wszyscy, będzie warto. Naura.